Na pewno po meczu z Bełchatowem no nie mieliśmy fajnych min ze względu na to, że przegraliśmy kolejne spotkania, ale tak jak już powiedziałem właśnie wtedy, że zaczyna się coś fajnego dziać w naszej drużynie i jest możliwość spokojnego patrzenia w przód. I te dwa mecze ostatnie, ten dzisiejszy, jak i również z Rzeszowem pokazał, że staramy się odnaleźć przede wszystkim ten nasz styl fajnej zabawy na boisku i myślę, że dzisiaj pokazaliśmy ciekawe emocje, dużo fajnych akcji też stworzyliśmy i trzeba też docenić tutaj przeciwnika, bo to nie jest tak prosto przyjechać i grać spotkanie po jakiejś tam dłuższej podróży, a my wiedzieliśmy, że to jest trudny przeciwnik dla nas i cieszymy się, że z naszej strony był pełen profesjonalizm, jak i również pełna koncentracja, a oczywiście z drugiej strony też trzeba docenić to, że stworzyli z nami bardzo fajne widowisko. Niemniej jednak my cieszymy się ze zwycięstwa i to jest chyba najważniejsze w tym spotkaniu. Ja myślę, że dla każdego zespołu zmiana godzin meczowych ze 14 na 20:30 no jest to dosyć duże obciążenie, ale trzeba też jak najlepiej się do tego przygotować i przede wszystkim nie narzekać to, że ktoś zmienia godziny. No, inaczej się przygotowuje człowiek do meczu, który jest bardzo późno, bardzo późnym wieczorem, a inaczej się przygotowuje człowiek, jeżeli jest mecz w południe, więc to jest normalne i myślę, że nie nam wybierać te spotkania, ale jeżeli będziemy tak jak dzisiaj przygotowywać się do każdego spotkania, to niezależnie od pory postaramy się jak najlepiej funkcjonować na boisku.